Właśnie się schowałem przed światem w zaroślach. Po poprzednim vlogu czuję się w obowiązku dać relację, co u mnie, bo byłem dość mocno cierpiący. Otóż przeżyłem, jak widać. Nie biorę już DMSO na znieczulenie, chociaż pewnie jeszcze trochę we mnie krąży. W poniedziałek, dokładnie po 2 tygodniach, odkąd się zaczęło, ropień się otworzył. I oczywiście nie jestem jeszcze zdrowy. Czuję dalej przelotne bóle po całej twarzy. To miejsce, gdzie ropień był, chyba dalej jest. Jest tam silne wybrzuszenie. Także eksperyment dawania sobie rady bez antybiotyków trwa. I bez dentystów. Według mojej wiedzy to może trwać i trwać, zanim wszystkie brudy nagromadzone w ciele wyjdą. Może nigdy nie wyjdą, bo na bieżąco będę je produkować. Nie wiem. W każdym razie już wiem, że można przeżyć na naturalnym znieczuleniu. Gorąco wszystkim polecam, żeby wypróbowali. Bo uważam, że w większości przypadków będzie to dużo lepsza opcja niż wszystkie ibupromy, a może i nawet twardsze rzeczy. Wracając do meritum. Nawet jak mnie bolało, to ten ból pomagał mi, był takim kopem, żebym się lepiej jeszcze skonfrontował z własnymi lękami. I przez te 2 tygodnie, mimo że przez większość czasu bólu właściwie nie czułem, to lęków było co niemiara. Przychodziły i przychodziły i nawet dziwiłem się, skąd się biorą, chociaż wiedziałem, skąd się biorą. Wszystko, co do mnie przychodzi, nie wiadomo skąd, przychodzi z przyszłości. Dzisiaj mam takie podsumowanie pewne. Podsumowanie w postaci odpowiedzi na pytanie, dlaczego wszędzie widzę zło, czemu wszędzie widzę zagrożenie. Nawet w najbliższych mi osobach, w tych, które stają na głowie, żeby mi okazać przyjaźń, żeby mi okazać miłość, opiekę. Dlaczego jak patrzę na kogoś, to stara się okazać mi właśnie serdeczność, kto się uśmiecha, kto mówi dobre rzeczy. Dlaczego ja tak patrzę na niego i się zastanawiam, no ale przecież wiem, że ty mnie nienawidzisz. To, tylko czemu to ukrywasz w taki sposób? Czemu mnie mamisz, żebym zaufał, żebym się rozluźnił? Żebym uwierzył w coś? Tak się bawisz ze mną, że potem boleśnie odczuł, jak nagle zmienisz humor? Nagle się okaże, że jednak nie, wcale nie jestem taki fajny, że jestem taki siaki. No przecież wiem, że w końcu będzie taka reakcja. Zawsze jest, prędzej czy później. Zawsze prędzej czy później zrobię coś, co wywoła atak wściekłości. Jeszcze się nie zawiodłem pod tym względem. Mówię jak myślę, nie? Mówię teraz tak, jak coś we mnie tak jakby gada. Te uczucia, jakie się pojawiają. No. I one mówią, że jeszcze się nie zawiodły. Zawsze dobry humor, opiekuna, przyjaciela, towarzysza jest do czasu. Aż mi się noga powinie, aż nagle zrobię coś dziwnego, coś kontrowersyjnego, coś niepożądanego. I wtedy jest wielki, ale dlaczego? Jak ty mogłeś? Nie wiem do cholery. Ja taki jestem po prostu. No nie ma, że taki jesteś. To zrób coś z tym. Co się usprawiedliwiasz? Masz się nauczyć taki nie być. Ale niestety nie wychodziło. Stawałem na rzęsach, żeby taki nie być, ale nie umiałem taki nie być. Nawet nie wiedziałem tak naprawdę, jaki mam nie być, co mam robić, żeby taki nie być. A to później dopiero przyszły refleksje, że tak naprawdę
nie dawano mi jasnego wzorca, jaki mam być. Z drugiej strony żądano rzeczy naprawdę trudnych, wręcz niemożliwych, które po prostu mnie przerastały. A w międzyczasie się okazało, że osoby, które tego ode mnie wymagały, same dają przykład taką postawą. Ja już taki jestem, no i co zrobisz? No jak ze mną żyjesz, to niestety taki jestem, że wpadam czasem w szał. I chociaż cię bardzo kocham, to sobie ze sobą nie mogę poradzić. A ty, no niestety musisz cierpieć. A, ale to dzisiaj. Kiedyś nawet takiego tłumaczenia nie było. Kiedyś było tłumaczenie, że mnie trafia, bo wchodzę do domu i widzę, że jest niezrobione to, tamto, śmamto. I znowu brnę od skojarzenia do skojarzenia, a nie o tym chciałem mówić. Nie o tym. Ale w sumie to wszystko jest na temat. Nawet choćbym powtarzał jakąś rzecz setny raz, ale sam fakt, że uczę się wkładać to coraz więcej emocji, wkładać, że tak powiem, duszę w opowiadanie, to jest ten postęp, że zaczynam naśladować osoby, o których opowiadam. Zaczynam tonem głosu, miną oddawać emocje, jakie wtedy czułem, albo jakie widziałem u kogoś. To jest samo w sobie już postępem. W tej chwili leżę i tak się czuję trochę bezpieczniej w ten sposób, bo mnie nikt nie widzi i mam nadzieję, że też nie słyszy, bo na łące dźwięk szybko zanika. Dwa dni temu chyba się tak położyłem właśnie. Tak ciężko było, taki czułem panikę na samą myśl o wstawaniu, o ruszaniu się, o robieniu czegokolwiek. Położyłem się na brzuchu z tyłu domu w trawie. Nie byłem zakryty, ale tak się poczułem, jakbym zszedł z linii strzału. Jakby teraz jestem bezpieczny, nikt się do mnie nie przyczepi, nikt nie będzie wrzeszczał, nikt nie będzie bił, straszył, bo zniknąłem z horyzontu. Nie mam jak się narazić, bo ludzie wpadają w szał, kiedy mnie widzą, a teraz mnie nie widać. Znowu mówię te uczucia, myśli, jakie przychodziły do mnie. Nieco ja uważałem. I tak rozkminiałem. Ciekawe skojarzenia. Ciekawe. Naprawdę, od małego dziecka najwyraźniej czułem, bo przypominam to sobie, już od małego dziecka czułem, że żeby uniknąć narażania się rodzicom czy w ogóle ludziom kręcącym się wokół, to po prostu być niewidocznym. Bo jak jestem widoczny, nie ma cholery, nie ma bata, zawsze zrobię coś, co wywoła wściekłość. Czasem wręcz furię. Zawsze będę jakoś przeszkadzał, zawsze będę jakoś zawadzał, zawsze będę przynosił wstyd. No nie da się spełnić niektórych oczekiwań. Nie da się być zarazem grzecznym i zaradnym. Grzecznym, cichym i przebojowym. Nieprzeszkadzającym i inicjatywnym. No nie da się pogodzić tych wszystkich rzeczy. Nie da się robić cały czas dobrego wrażenia, a jednocześnie nie przejmować się krytyką. Ile razy słyszałem, że jak ja mogę tak czy siak wyglądać albo się zachowywać, bo co sobie ludzie pomyślą. Nauczyłem się już tak tego bać, niż jako małe dziecko. Nauczyłem się tak wstydzić być w towarzystwie, a potem nagle słyszę: a tą osobą to ty się nie przejmuj. Ignoruj ją. Nie przejmuj się kolegami. Nie przejmuj się tam czasem nauczycielem. Nie przejmuj się drugim rodzicem. No. Co z tego, że on się denerwuje? On nie ma racji. Mnie się masz bać. To oczywiście nie było, że mnie się masz bać. Tylko po prostu ja mam rację, nie? No. Co z tego, że drugi rodzic będzie zły o to czy o tamto? Ty się nie przejmuj, masz to zrobić. Masz to zrobić.
Bo jak nie, deszcz pada. Właśnie kropla spadła na obiektyw. Fajnie to wygląda. Mleczny jestem. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, bo ostatnio coś ciszej chyba mówię na nagraniach i czasami wiatr mnie zagłusza. Za każdym razem jak opowiadam przeszłość, to z jednej strony no jest to ulga. Mogę się trochę wygadać, poćwiczyć ekspresję. Z drugiej strony zawsze wiem, że przecież będą tego słuchać i będzie im przykro. Nie da się pogodzić tych rzeczy. Trzeba walczyć z tym szkodliwym stereotypem, że nie wiem jak to określić. Że nie należy robić przykrości osobom, które miały dobre chęci, a z drugiej strony te osoby nie powinny powinny wiedzieć, że biczowanie się nie jest rekompensatą. Rekompensatą, nawet nie rekompensatą, ale po prostu celowe jest poszukanie wyjścia. Ja to wyjście często pokazuję. Po prostu dajcie mi się wygadać. Tak jak wy opowiadacie, co was w życiu spotkało, tak ja chcę móc opowiedzieć, co mnie w życiu spotkało. Chociaż tyle. Takie podstawowa potrzeba. I będę opowiadać też z całymi emocjami. Mogę oczywiście opowiadać tak drewnianym głosem, ostrożnie, żeby nie budzić kontrowersji, żeby nie poruszać jakimś czasem wyrzutów sumienia, no ale to nie spełni swojej roli. Ja to muszę właśnie zrobić z emocjami. I nie wywoła to we mnie lawiny nienawiści. Tylko wprost przeciwnie, ulgę. Mogę powiedzieć i dzięki temu to będzie mogło odejść. Mam nadzieję, że w końcu się to uda. Mam nadzieję, że w końcu będę mógł uwierzyć, że mam takie bezpieczne miejsce, że mam jakieś bezpieczne relacje. Że człowiek, który mi mówi, że chce dla mnie jak najlepiej, rzeczywiście będzie chciał jak najlepiej, a nie tylko do czasu, aż będzie nieporozumienie albo dostanie złego humoru. Tęsknię do tego. Ale też czuję, że się do tego przybliżam. Tylko jeszcze wiary mało. No ale po kolei, po trochu. Po trochu.